Eksperyment. Toaleta versus 100 petard. Niezły eksperyment. Nagroda Nobla chyba będzie. Spartiatics! Yeah, boy! Na 1000! Ale, ale moi drodzy, witam serdecznie. Film kolejny dziś. Eksperyment, czyli jednym słowem rozrywka dla naszego oka. Moi drodzy, do miliona zbliżamy się potężnie szybko. Nie wiem, ile tam już brakuje, może z 20 tysięcy. Nie wiem, yerba. Nie wiem, kiedy wrzucę ten film, ale przyjaciele, wiem, że chcecie zasubskrybować, a jeżeli tego nie zrobicie, zasubskrybujcie kanał, lecimy po bańkę. A wiem, widzowie, ale do tego bardzo obejrzmy długo. Kawałek. Jest to moje marzonko. No nie, iPhone. To jest jakiś mega iPhone chyba. Nie no, wygląda na prawdziwego. Niby prawdziwy, ale i tak tego nikt się nie dowie. No wygląda, no może jest prawdziwe, no. Może mu nie żal było. Ten aparat dziwnie wygląda jedynie, ale okej. Okay. iPhone versus lawa, smutek. Smutek, rozpad, że niestety, ale no, telefon na 100% tu nie przeżyje. Nie ma takiej szansy, no proszę was. To się dzieje właśnie teraz. Już? No już pęknął. Kurde, kilka kropelek poleciało. Ale się nie ma co dziwić, to jest taka temperatura, no i zaczyna się palić. A bateria to tam pewnie wybuchnie. Nie, no już oglądam nie... gościa, który ogląda filmik na ety. Ja go bardziej słucham, co on pieprzy, bo tam mnie nie interesuje, co on ogląda. Nie mogę wytrzymać z tego. Druga część. Ja nie jestem Snacks, nowa wersja. Też to widziałem, to też jest stare. Przecież. A nie, to jest z grudnia? Nie, to fejkowe, bo to było stare. Moi drodzy, z tego telefoniku nic nie będzie. Do mamusi się nie zadzwoni. W gierki się nie pogra, a paliona się nie poogląda. Galareta, wiecie co mi się kojarzy z taką galaretą i zniszczarką? Satysfakcja, czyli piękność, tak? Rozrywka dla nowej... Pięknie. Dziękuję bardzo, dziękuję za tą satysfakcję. Za obejrzenie tego filmu. Wrzyna się to. Gorzej potem z czyszczeniem chyba tej niszczarki, nie? Taki syf potem zostaje. Ciekawe jak oni to czyszczą, czy oni taką wodą zalewają czy coś. Ja pierdzielę ten komentarz. Ja nie wiem. Kur... No on komentuje naprawdę dobrze. Jakby wyobraź sobie, że Adam Małysz skacze i tak komentują w tam w tym Eurosporcie. Ciekawe ten Adam Małysz skacze dzisiaj. Co? Ciekawe czy pobije rekord. A ciekawe jak on o ten arty dba, jak myślisz, smaruje je czymś przed startem. No, a ciekawa sprawa, myślisz, że pierze potem spodnie po takim skaku? Ciekawe, ciekawe. O, zobacz jak leci, fajnie. Nie śmiej się, a może zalewają to wodą i co wtedy łyso ci będzie? No, masz rację, sorry. No tam ciężko w sumie nawet palce wsadzić, nie wiem, cokolwiek. Potem tam kurde jakieś pleśń, grzyb, problem. No i mamy galaretkę gotową, ty. No i fajnie. Do jedzenia. To są prawdopodobnie zimne ognie. Nie, nie prawdopodobnie, a na pewno zimne ognie. I co z nimi zrobi? Zimne ognie. Po co im tak dużo? Co chce spalić świat? Co jest? Nie, no. Ten komentarz. Nie wiem, jego komentarz, jak on ogląda te filmy, to jest złoto. No widzowie, w dupę. Jakby... Ja nie wiem, czy on ogląda to samo, co my czasem. No on takie rzeczy sobie gada po prostu. Tak siedzi sobie pierwszy 10 minut i jest siano. Się z niego. Dziękuję, Mario. My się z nim śmiejemy. Najlepszy komentator. Szpakowski polskiego YouTube'a. I oglądania filmików. Ty tak dużo tych zimnych ognia. Jezus, w ogóle za niedługo będzie Sylwester, ty. A co takiego zimnego ognia puszczę, czemu by nie? O Jezu, on robi jakiś wulkan z tych zimnych ogni. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Dlaczego on to robi? W dupę. Co się dzieje? No ale wysięgnąłeś jedno. A może on chce zrobić taką rozpałkę jakby, nie? Że jedna będzie wyżej. A akwarium! Co to do wody wsadzi? Jeszcze wybuchnie to szkło. I mi się wydaje, że to szkło wybuchnie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie, co się stanie. Ja obstawiam, że szkiełko pstryknie. Na 100%. Jak mi się wydaje, nie? No bo ostatnio w sumie jak coś oglądałem, nawet nie wiem, czy to było właśnie zimne oknie, czy coś innego. To właśnie wybuchło. Dobra, widzowie, piszcie, wybuchnie, czy... Znaczy, pstryknie, czy się nic nie stanie. Temperatury coś. No nie wiem, czy to było zimne ognie. Teraz mamy zimne ognie. No to sami sprawdzimy, bo w sumie jest ich pełno.
Jak zaczniemy to nawalać, to się pod wodą w ogóle chyba też pali, to tak bulgocze. Okej, czy szkło walnie? To szkło jest dosyć grube w sumie, to nie wiem czy ono walnie. W sumie to jest akwarium w końcu. No mi się wydaje w sumie, że ale jak to bulgocze. Nie interesuje. Ale bulgocze. Jestem Żydem. Marcin Najman. Marcin Najman wpłacił 5 zł. Ja to będę miał satysfakcję, jak włączysz to gówno i zabierzesz się za robotę w dupę. Hashtag Najman widzowie w dupę. Dziękuję panie Marcin. Numer pierwszy z elementami hełmu tylko 4,99. Ale kozacka zbroja. Jakie fale! Takie, ale patrzcie jakie wielkie bąble w ogóle lecą do góry. Takie gigantyczne. Ale nie, chyba nie wybuchnie. Zbyt się zmoczyło. Już raczej, o Jezu, ale syf. Ciemna woda. Ale taka szara, ohydna, fuj. Żyją tam jakieś... O, jest, jaki syf. Spalenizna, jak to fajnie wygląda. Mamy kulę versus mydło. Czyli satysfakcja. Mydło to w ogóle mi się kojarzy strasznie ze świeczkami. W sensie tak samo to działa, nie, mydło. Taki wosk jakby. Mi się pali. I się gotuje przy okazji też ten. No nie wiem, czy go stary z niczym kiedyś mył, jak mały był? Masz mogło tak... Fajnie. No rąk już bym raczej w tym nie mył, nie, ale... W ogóle jak to fajnie wygląda, jak taki stalaktyt, czy stalagmit, nie wiem, nie uważałem... Jak to wygląda ładnie! Serio to wygląda jak wosk, jak to było... To się topiło i po chwili to zastygało od razu, zarąbiste. To jest zamarznięte? A to jest zamarznięte, to jest lód! I co, on lawę na to wyleje? Ale nie, myślałem, że... Ja bym w sumie wolałbym to bardziej jakimś młotkiem rozwalić. Chociaż nie wiem. Może lawa będzie, może lawa mnie zaskoczy, ale wydaje mi się, że tak lód versus lawa, to nie wiem, po prostu się będzie topić. Lawa, prawdziwa. Czy to się jakoś, nie wiem, załamie, pęknie? Jestem ciekaw. O nie, nic się nie dzieje. Wlewa tego jeszcze więcej. I wycieka. No, on po prostu się przytopiło do dołu, nie? Badland Chugs? No lawa nic, po prostu przytopiła to do samego i zrobiła dziurę, no. Ale nic więcej, jakoś tak nie wydaje mi się, żeby zdziałała. Szkoda, rozwal to nogą chociaż. Nie, tylko pokażę do środka. No co no, przytopiłem. Jezu, znowu reklama. Za to, że byłeś ze mną przez cały piękny ten piesek rok. Dzięki przyjacielu. Nie ma sprawy. Ale już taki ślon został, to wygląda jak taki śnieg. Ale to są te żelowe kulki, nie? Galium. Widzicie co to jest? To się topi w ręce. To się topi w ręce. A co dopiero na takim gorącym czymś? Jezu, jak ja lubię ten metal, naprawdę chciałbym go mieć. Jak w ręce go tak ściśniecie, to on się topi normalnie, to jest jedyny taki metal. Galium. Jak w takim szybkim tempie, to w ogóle nie jest przyspieszone tempo, nie? To jest po prostu... Jaka galareta się zrobiła. Jak on to ściągnie teraz? Ty, ale ten metal nie jest gorący, on się tak dotyka? Ja bym się bał. Niech mu to zastygnie. Ja bym się bał. Ha, bo te u góry już było zimne. Ale ja chcę to zobaczyć, zastygło to czy nie? No jeszcze nie, kurde, daj mu zastygnąć. O, zastygło. Jakie kozackie, daj to satysfakcję, to jest eksperyment, tak? Cola z dry ice. A no to będzie działało chyba jak mentosy mi się wydaje. No. No i dym się będzie ulatł, no to w sumie... Ja w ogóle... Taki... Aluj. Co, wybuchnie ta butelka? Nie wiem. Rzuć nią? Nie, nic takiego, kurde. Wybuchła faktycznie! Mamy 3 samochodziki, w sensie są stworzone z butelek. Ale w środku są balony, nie, a razem coś z ciekawego. Mentosami, nie wiem czy tam jest jakiś płyn do naczyń, cokolwiek, nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy to będzie jakaś bomba. Ale... Powinno jeździć, tak? Czy to będzie się jakoś mega dobrze trzymać, czy nie, bo to jest na jakieś kurde zakrętce w ogóle przyczepione. Więc to się pewnie teraz rozwali. Ciekawe jest. Dobra, musimy pooglądać jeszcze jedną reakcję Paliona.
Ale, ale moi drodzy, serdeczni przyjaciele, dzisiaj będziemy oglądać domy, domki, domeczki, ale nie takie zwykłe, dobra, czemu ja to nazywam domem, moi drodzy? To będą wille, pałace, niesamowite budynki. Nie no, to jest dom. Czajcie, że ktoś ma takie coś na chacie? Haha, salon Gierce zrobił w domku. O, automat, tak, jeden automat kosztuje jest kilkadziesiąt tysięcy. Także fajnie. Siłownia. Okej, okay, no na razie duży dom po prostu, siłownia jest. A to jest basen i macie widok, prawda, na ludzi w basenie. Okej, okay, zwykła... piękne łóżko, niezwykłe, piękne łóżko. Nie pobudzisz umysłu na jego kanale? Okay, coś w tym pokoju prawdopodobnie będzie, niesamowitego. No jak nie? O kurde, że aż tak duże pomieszczenie, myślałem, że tam będzie, wiecie, jakaś szafa, sekretny pokój, a tu mamy... kolejny pokój! Taka ciekawostka, prawda, ciekawostka. Wyśmienicie. Kawka. Jezu, ile słodyczy tam jest. Przerąbane. Cukrzycy to się łatwo tam można nabawić. Ile cukru. Ile energii. A to gdzieś widziałem, moi drodzy, jak chyba ostatnio nagrywałem. Tak, że to jest... Przez to podaję żarcie dla rybek. Z jakieś okienko. Jezus, przecież tam można wpaść. Ja bym się bał. No przez okna w domu też można wypaść, jak się jest debilem. No jakże, no. W noc tam iść. Okej, na razie mamy nowoczesny dom, ładny, ładny dom nowoczesny. Tam jest lustro. Ale co to jest, kusiku? Opisz to w trzech słowach. Jak to ładnie wygląda. I płaszczki. Co jest, co oni na chacie mają? Takie małe rekinki. Okej, wchodzi sobie do pokoju. Jest. Takie zejście jest? Które to dla starszych raczej nie, ale wygląda to jak w takim... w strażackiej siedzibie. Pokój. I tu będzie jakiś inny pokój pewnie, nie? Kto to jest Black Blue? Chodzi ci o Orkuela, bo nie wiem. Narnia. Ale kozackie. Tam jest łóżko. Ja nie... Ej, to było mega fajne. Nie spodziewałem się w sumie tego. Wiedziałem, że tam będzie jakiś pokój. To jak wolisz. Taki... inny. Perełka. Jest... O, ale piękności ty moje. Co to jest? Meduzy ma? Jakie akwarium w ogóle wyczepiste? Czemu to ma? Jak wysoko jest to łóżko? Co jest grane? Arku, o 250 osób, to idź Black Blue do niego, pociesz go trochę. Pociesz go i wróć potem. Aj, tam jest po prostu syf. Dziwne to łóżko. Czy mi się nie podoba jakoś, już byłabym normalne. Naprawdę, ale... wcowaty? A mniej miejsca zajmuje prawda w pokoju, nie? Jezus, tam jest pokój w tej... Chłopce wszedł do lodówki, jak Indiana Jones na filmie. Tam był jakiś pokój. Boże. Ciężki komentarz, ciężki. Chyba, czemu ta... jakaś ta lodówka była taka strasznie dziwna, taka gigantyczna. Znaczy lodówka, to pewnie lodówka nie było, tylko jakieś przejście do innego pomieszczenia. To jest w ogóle hit. Ale fajny domek. W takim lesie jakby. Jest jakiś ziomek? Siemano? Taki spokojny dom. A siemano? Kilka domów jest. Siemano, ja, ziomek. Domów, można sobie przypłynąć tutaj. Skąd ludzie na to pieniążki biorą, moi drodzy? Ukradli. Jeśli oglądać moje filmy, to może pozwolę sobie chociaż na takie jedno krzesełko z tamtego domu. Ukradli, proste. Ja nie mam, widzieliście jakiś randol dziwny? Jezus, ile tam jest rzeczy. Mózg mnie boli od tego, jak na to wszystko patrzę. Kibelek. Mhm. No to taki zwykły kibel action. Aha, czyli znowu mamy słodycze. Mhm, i to tyle. To w ogóle takie... Chciałbyś, żeby on był komentatorem sportowym? W sensie... ja się czasem zastanawiam, czy on po prostu komentarza nie nagrywa na zapas. Jakby... siedzi godzinę w domu, nagrywa jakby... 6 partów po 10 minut i potem montażysta mu dokleja jakiś montaż czegokolwiek po prawej stronie i leci sobie to. I on siedzi i tam gada coś. I luj. I 100 koła wyświetleń, i 100 koła, i 200 koła. Siano, leć. Z tymi słodyczami to jest ale jak z takich czy... starych czasów, te pojemniki. A, od tego Sprite'a, co wczoraj mówiłeś. A, to już pamiętam. To z jednej... jakby z kranu leciała kawa, ty. Spoko, ale spoko. Ej, kurde, ale to, jeżeli chodzi o płyty, widzieliście to? Na pewno widzieliście, bo ogląda się razem ze mną. Jestem pod wrażeniem. Tutaj mamy ogromną kuchnię. Wraz z kinem. Nie, dobra, powaliło się komuś.
Co jest grane, Boże? Tam kino, tam kuchnia, a tu nagle hangar z samolotami, no. Przecież szok. Chyba najlepsza rzecz na razie w tym filmie, jaka była. Co to było? W ogóle śmieszne jest to, że jakby większą powierzchnię tego filmu zajmuje jego reakcja. Znaczy, filmik to jest, no nie wiem, następnym razem jeszcze mniejszy daj. Taki wąski, o. Czemu? Po co? Ja wolę ciebie oglądać niż to gówno, co tam pokazujesz. Super to jest, nie? O. A, sali na koni, to też już widzieliśmy. Jezu, myślałem, że lód wyleci. To oglądaliśmy już Black Blue ostatnio. Jakieś zwierzęta, kurde. Dobra, zobaczmy coś innego. Najbardziej kreatywni ludzie. Ciekawe, czy jest top 1 w tym rankingu. Halo! Ale, moi drodzy, kolejny odcinek. Ja wiem, że na tym kanale teraz parę dzionków się nie pojawiały filmem, ale moi drodzy, przygotowuję się, bo chciałbym w grudniu jak najwięcej filmów wrzucić. Okej. Co on zrobi? Wieża z jeansów? O kurde! Dobra, mistrzunio, to było mistrzowskie, ty. Jakie mega! Ale kto ma tyle jeansów w ogóle na chacie, nie? Czemu? Nie mogę, no. Ja nie wiem, no nie wiem. Znaczy, to jest takim mega fanem jeansów, ale Jezus, portret z jeansów zrobić? No szacuneczek totalny ma ode mnie chłop. Co jest grane? Kozak, jak ma szacunek od Paleona. Amazon, to jest jakieś urządzenie z Amazonu. A... No, nie, to jest jednak najbardziej spostrzegawczy ludzie na świecie, widzowie, bo zobaczył Amazon i od razu skomentował. Od razu! No, jednak pokczam. No, milion subów, Palion. A, to tak przykleja jakby i co, odkleja? Ale ładne. Ja, takie szczegóły to robi? Ej, mraśne. Żuczek. Zielony. Mój drodzy, zielony żuczek. Wyśmienite. A i różowy, co? Różowy żuczek też może być, spoko. Chyba, że teraz będzie coś innego, jakaś kula ziemska. To jest kula ziemska, czekaj. Tak, dobrze powiedziałem. Nie, to jest jakaś kula. Aha, z tymi wozami, kurde, z gwiazd, coś tam. Podniósł się, Gemini, ale ktoś świeci. Kurde, takie zaprosienia urodzinowe dać. Bo na imprezkę piękne. Oglądaliśmy Disco Star rok mega, temu. Mega sprawa. To chyba już nie powstaje nowa. Ale możemy pooglądać tych cebularzy. Jednym ruchem ręki. Chłop rękę tak trzyma pewnie za tym. A tu tak se krykla tutaj. Ten. No jedną ręką to robi. A kto dwoma rękoma naraz rysuje? Palion, powiedz w dupę mi kto? No kto tak trzyma ołówek? W dupę? No nie wiem. Przysięgam, wymień mi ludzi, którzy tak robią. Małe dziecko i Palion. A nie, poczekaj, to samo? Co jest grane? Nie, moi drodzy, szanuję tych ludzi. Kreatywność niesamowita. Patrz, jak to ładnie. Nie, masakra. Jeszcze jedną i tą samą kredką. O, serduszko 3D! I też jest z takimi ładnymi cieniami. Tylko... Co? Ona samoistnie sobie jeszcze te linie dorysowała. Samoistnie sobie linie dorysowała. Co to w ogóle znaczy, powiesz mi? Co to znaczy, że sobie ktoś samoistnie linie dorysował? Co to znaczy? Myślę, że Palion nie jest z Polski, ale próbuje się wybić w Polsce. Dlatego się trochę polskiego poduczył. Co to jest za... Jezu, ale to w ogóle to urządzenie to... Jakby nie, nawet to nie jest sztućce, tylko jakiś taki ostry kolec. Albo... Sztućce? To są... Co to jest za... Jezu, ale to w ogóle to urządzenie to... Jakby nie, nawet to nie jest sztućce, tylko jakiś taki ostry kolec. Albo takie szczypce. Chociaż nie, albo nożyk. Ale... Boże. No to... To urządzenie jest ze złota chyba, jak, patrz jak to wygląda ładnie. Aha, ale dobra, olać moi drodzy te narzędzie. Patrzcie jakie ładne, mamy tutaj prawda pejzaże z ogórków, pomidorów i cebuli. Pięknie. Czy
Czy on będzie tą postać robił w realu? Montażysta nie wiedział, co wstawić pod ten komentarz. No właśnie, też mi się tak wydaje. Tym razem źle dobrał filmik. Ale to już dobrze wygląda. Jakie słodkie. Ale mygaśne oczy. Jezu, jak ja bym chciał coś takiego. Ale mówię ci, Szpakowski polskiego komentarii. Mega. Jak to dobrze wygląda. Jak te cienie zrobili na oczach, co? Gdzieś ta osoba. Nie, ej, to zbyt dobrze wygląda. Jakie ładne. Ej, nie, myślałem, że to nie, że to jest 1:1 zrobione tak jakby. A jeszcze ciało jej robi, co? Ma specjalnie takie stelaże. Kurde, gdzie kupić takie rzeczy? Ja bym sobie kupił na półki takie coś. Dla ozdoby. Coś nietypowo na przykład tą postać z tej bajki, ale coś innego. Ale kto to jest, Kushiku? Wygląda to kozacko. Ej, poczekaj. Pokaż mi ten obrazek tam z tym, chcę zobaczyć, to jest faktycznie 1:1. No jest, ja nie mogę. Ja pierdziel, mega. To jest chyba najlepsza rzecz, jaka... Znaczy najbardziej mi się to podobało teraz, ta rzecz. No i w sumie ta postać z tych jeansów też w sumie, faktycznie, pamiętam. No nie, te jeansy. Nie zapomnę o tym twórcy. A to jest po prostu chyba jakiś portret kobiety, malowany tylko i wyłącznie ołówkiem. Znaczy, jak różnymi ołówkami, nie? I cieniowanie. To jest jakaś karykatura. No, karykaturę robi. Nie, to twój stary akurat. Tu można bajkę taką nagrać, nie? Patrz, jak taką karykaturę namalował. Ale podobny do Paliona był. Czy karykatura? W sumie nie wiem, czy to była karykatura. Chłop albo kobieta chyba. Robi portret w bananie. Czy portret, jakiś... Coś, chyba że rybę robi. Jezus, co to będzie? Pomyślelibyście, że można, kurde, rzeźbić banana? Bo ja nie... No. Ty rzeźbisz cały ten film banana, chłopie, ja pierwszy, no przysięgam. Ej, to jest ryba, no faktycznie, poczekaj. Kurde, jakie szczegóły w ogóle widać, to jest niemożliwe. Na bananie przecież takie... Albo jakiś, jak to wygląda, jak taki mały dinozaur. Ja pierdzielę, w bananie są... To jest jakiś jakby smog bardziej w sumie. W bananie takie coś, no niemożliwe. No to demons. Nie, takie rzeczy nie robi. Nice. Ja bym zostawił to na półeczce. Najpierw, żeby się zepsuło. O, rzeźbienie w drewnie, aż usiądę lepiej. Usiądę lepiej, bo to może być satysfakcjonujące i ciekawe. Jeszcze kurde piłą łańcuchową. Czy to jest, nie wiem w sumie, czy to jest łańcuchowa, nie znam się na piłach, ale zawsze jak jest piła, to mówię łańcuchowa. Mi się wydaje taka mocna. W ogóle jak zawsze słyszałem piła łańcuchowa. Ja się śmieję z jego komentarza, że... Tak to tylko lubię go, to... fajny chłop. Bez niego bym nie miał co oglądać. Piła przecina łańcuchy. Tylko o tym myślałem. Na razie, a wycina po prostu kształty. Co on w ogóle mówił, że piła przecina? Będzie... ja pieprz. Stukał sobie takim młoteczkiem i będzie orał. Co? Będzie oro? I to jest niemożliwe, że on samym tym potrafi zrobić coś takiego. On nawet żadnego narzędzia nie używa. A nie, teraz używa, żeby poprawić. To jest kogut. Gigantyczny kogut. Piękny. Zaskoczył mnie chłop. Piękny. Zruszyłem się. Piękny. Co? To jest namalowane? Nie, po prostu. Ja jestem ciekaw, jak zrobić. Jak zrobić tak cienie? Przecież to wygląda, jakby to było postawione. I by się odbiło szklane jakieś. Ceramika wypolerowana. Jest jakaś miska? Nie, Jula, bo się boję. Rysuje smoka 3D jakby. Ja już widziałem taki obraz. Oglądaliśmy kreatywnych ludzi, to była taka żabka jakby. Mega. Jaka żabka? Ale fale są dobrze zrobione. Jeszcze kolejna... Dobre pytanie, Pepo Gigles. Kolejna warstwa jakby. Co w tej ostatniej warstwie będzie? A nie, to jest nie ostatnia, po prostu jeszcze to dali. To wygląda, jakby to było tak za szkłem. Jakby coś nam... Już wiem, jak te rzeczy no po to robione, zalali właśnie. Ketchup? Ojej, ketchupem będzie, aż mi... Ej, ciarki mi przychodzą, nie wiem czemu. Jakby paznokcie mi jechała po kartce. Nawet dobrze, że nic nie słychać. Ja nie mogę, zrobiła jej kurde z tego, z ketchupu włosy.
barwniczek. Jakiś taki fioletowy nie, czemu tak pochlapałeś? Nie, no nie wiem, Kusieku, boję się. Nie ma tak pochlapać se kartkę, ale zaraz tu jakaś postać powstanie, nie? To jest najśmieszniejsze. No, czy to jest... Ale zobaczcie, że im dalej filmik, tym on mniej komentuje. Jakby on sobie zdaje sprawę, że ogląda ten film tak do drugiej minuty widzowie oglądają, potem już ja. I on tak tylko do drugiej minuty komentuje, a potem, żeby te 10 dobić, to tylko siedzi, nie? A, że takie tło jest. Ja pierdzielę, realistyczne. Im dalej, tym mniej, sadga. Artyści, którzy malują ludzi, może młody, tak nawet zobacz. Nie istnieją tacy. To jest w ogóle mega. Co? Ja pierdzielę, realistyczne. W ogóle najlepsi są artyści, którzy malują ludzi z głowy, którzy nawet nie istnieją tacy. To jest w ogóle mega. To jest już hit. Ja nie mogę, trzy da jakieś kształty na ręce co zrobię. Co? Naprawdę? No to hit, to jest ten komentarz. Nie wiem. No to jest piękne. Robić co? O nie, szwy! Jak to będzie? Tam będzie czarne w środku pewnie, nie? Czy jak? Dobra, jestem ciekaw, jak to będzie zrobione. Ej no! Nie da się. Znaczy to widać, że to jest namalowane, nie? W sumie, ale ładnie. Ładne, to też mi się podoba. Malowanie na liściu? Kurde, ja takie rzeczy to ja w przedszkolu robiłem. Ja kurde, jakie ładne. O Jezu, jeszcze takie czarne postacie, jakie słodkie. No mama z dzieckiem jest. W czym oni to rzeźbią? Jakieś trójkąty? To jest jakiś, jakby jakiś daszek domku? Coś takiego? Dosłownie. Ja wiem, co to jest. Jezus, jak to się ma... Nie marionetka, zapomniałem. Czy to będzie tort normalny, nie? Ale właśnie, nie wiem jak to, karuzela? Z czym, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało. To miało jakąś swoją nazwę. Renifery, Jezu jak święta, moi drodzy. W ogóle ja sobie nie... mi ten rok tak... No ja mu o tą pozytywkę chodziło, też tak myślę. Na świecie, że przez to siedzenie w domu i że są święta za miesiąc. Dosłownie za miesiąc są święta. To jest nienormalne. Ale ładnie. Czemu on z... dobra. Bo nie oglądałem przez chwilę. Się na czat patrzyłem i się dziwię, czemu on nagle o świętach mówi. Ale w sumie co, on z dupy cały czas rzeczy mówi, to można go o wszystko podejrzewać. Fajny, taki torcik na święta. Dać rodzince. Odbija sobie farbę jakby i... I tyle, nie? Liść? A, i przykleja, to są takie... Właśnie tego typu rzeczy robiłem w przedszkolu. Czemu mnie to... No dosłownie! A, bo to dziecko robi! Ej, teraz patrzę, ja nie mogę! Moi drodzy, halo! Dzięki za oglądanie tego odcinka do końca, jeżeli wam się spodobał ten odcinek, wiecie co robić, ja się z wami będę żegnał, widzimy... Ciekawe co komentują. Kozak film od... Kozak film do spania. Ci co zauważyli dają like z tyłu, są kolory, paliona, zielony, kolor kati, róż... co? Czy twoi nauczyciele oglądają twoje filmy? Oglądać nie, hehe, czasem sobie piosenki puszczą. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!